Tadeusz Urban. Przepraszam, ale taki troszkę jestem podniecony całą dyskusją. Dlaczego? No uważam, że dzieją się tak ważne rzeczy, tak szybko i tyle zła jest w tych tak zwanych dobrych zmianach. My tutaj fajnie dyskutujemy o demokracji, o przyszłości, jak będziemy te małe dzieci wychowywać i tak dalej. Dajmy sobie spokój, przecież my nie dożyjemy, przepraszam, że tak mówię, nie dożyjemy tych małych dzieci, nie zobaczymy tego wszystkiego, ale co możemy dożyć i dożyjemy, jak zwali się nasza gospodarka, jak nas Europa czy świat będzie potępiał, jak będziemy widzieli człowieka, który jest znaczy, który ma w głowie nienawiść i walkę i to czyni w sposób po pierwsze jawny, a po drugie używam może nie lepszych słów, ale bardzo cwany. Przecież tak ograł prezydenta byłego, tak ograł całą partię, którą mieliśmy. Przecież było widać na tych spotkaniach, te grupy ludzi, którzy wyzywali, krzyczeli wulgarne słowa. I to wszystko było tolerowane, tak jakby nikt tego nie widział. My przecież żeśmy jawnie przegrali w sposób na życzenie, tak jakby. No, nie możemy dalej udawać, że nic się nie dzieje i będziemy, przepraszam, że tak wtykam, że te dzieci, ale to my tak troszkę podbudowały, będziemy teraz chodzić i z dziećmi, a potem jeszcze w piłkę z nimi zagramy. Gdzie w piłkę? Co się dzieje? No przecież wszystko się wali. Przecież jak popatrzę na niektórych naszych przywódców, minister obrony narodowej, no przecież to jest, woła o pomstę do nieba. Ludzie, no tak, ja przepraszam, tak mówię, ale to są ludzie o tych muszczkach jakichś, nie wiem, ptasich, a to za duże słowo, ale no coś strasznego, co się dzieje. I my jako społeczeństwo tak dużym kraju i z taką wspaniałą historią, z takim niedawnym osiągnięciami, jak dochodziliśmy do tej demokracji, do tej swobody. Przecież ja byłem w Gdańsku w tym czasie, przeżywałem to wszystko, widziałem, jak ten kościół nas bierze w opiekę, jak się uciekało do kościoła, jako żeby się obronić, i tam byli ludzie przyjaźni. A teraz co się dzieje? No ludzie wychodzą z mszy i z nikim nie można porozmawiać, bo oni mają takie nawalone bzdety w głowach, przepraszam, o tych skrobankach czy o czym innym, w ogóle nie idzie o czym porozmawiać. I tu się za to trzeba wziąć. Nie wiem, przepraszam, żeby chociaż jedno optymistyczne słowo. Zbliża się 7 teraz maj. Będzie, prawdopodobnie większość z nas będzie. Niech każdy sobie powie, przyprowadzę 5 następnych ze sobą. To chociaż, czy no jednego, chociażby jednego. Ale to będzie coś, prawda? Bo ludzie chcą, ci, którzy pierwszy raz przychodzą, są zachwyceni atmosferą, tym, że coś się dzieje, że jednak idziemy lekko do przodu, widzimy się wzajemnie, jesteśmy uśmiechnięci do siebie i tak w tym chyba trzeba kierunku iść. Ale żeby coś było, ja co najmniej 5 przyprowadzę ludzi, którzy się wstydzą, a się boją, a mnie noga boli, a mnie to. Nie, trzeba przyjść nawet na wózku. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, komentarz do wypowiedzi. Znaczy, bo tu jest frakcja spacerów i walki czynnej, jak rozumiem. Ale znaczy, jeżeli chodzi o udział w demonstracji, to ja nie mam wątpliwości 100%, ile osób się da przyprowadzić, tyle dobrze. Ale no, jeżeli chodzi o walkę czynną, no to nie będę zachęcał dzisiaj. A spacerowaniem samym, które jest niezwykle cenne, ja też się zawsze lepiej czuję, przynajmniej przez kilka dni potem. Ale Macierewicza nie przegonimy. No. I pytanie jest, czy jest jakaś droga, no bo jeżeli pan jest zdecydowany robić wybuchy, to jest pewien skrót, tak? Ale tylko personalny, prawda? Bo to można. Natomiast moim zdaniem musimy odzyskać społeczeństwo dla demokracji, bo społeczeństwo dziś w ogromnej części ma demokrację w nosie. I to te wszystkie nasze emocje demokratyczne
ogląda jak safari. Dziwni ludzie chodzą, ta pani w długim futrze, a ta pani w krótkim, a ten pan coś tam trzyma. No to jest bardzo ciekawe, siedzą sobie i oglądają. Tak? Przecież my jesteśmy w stanie zmobilizować ogromnym wysiłkiem w całej Polsce, no, powiedzmy 300 tysięcy ludzi. Tak? No to co to jest w wyborach 300 tysięcy ludzi, o czym my mówimy? To pomnóżmy to przez 5 nawet, tak? Bo to w dalszym ciągu jesteśmy gdzieś na progu. A, czyli z jednej strony trzeba demonstrować, prawda? To ja nie mam wątpliwości, jak tylko można, ale z drugiej strony trzeba myśleć, no dobrze, skąd wziąć tych nowych? I tych nowych trzeba sobie wychować i możemy naprawdę nas na to stać. Naprawdę na to nas stać. 100 tysięcy ludzi, którzy ruszą do działania u podstaw, chociaż troszkę, chociaż jeden dzień w miesiącu, to naprawdę jest potęga, której nikt nie ma dzisiaj.